chociaż śmiechem mnie zagłuszy niedowiarek, jaki mały. Jednak powiem, że po uszy w piekle mi siedziała dzień cały. Tak, siedziałam tam aż na dnie, drżąc skulona gdzieś w zakątku. A jak było tam szkaradnie, to opowiem od początku. Gdy tam wpadłam, w jednej chwili jakieś beksy w licznej zgrai z wszystkich stron mnie obskoczyli. Ten się dąsa, ów ma zgai, tamten łapie mnie za suknię, ten się wlecze jakby plaga, a choć człowiek ich ofuknie, nic to jednak nie pomaga. Wszystkie czarne jak murzyny, nieumyte, nieczesane, ręce brudne, a czupryny niczym strzechy potargane. Drżąc patrzyłam na te malce, co też będą robić dalej. Ten w śmietance macza palce. Ów nad świecą cukier pali. Tamten w kącie czubi brata. Inny wszystko niszczy, burzy, ach. Za żadne skarby świata nie chcę z nimi zostać dłużej. Bo to piekło, co to z niego wieczny ogień i żar leci. Niczym wobec piekła tego, co niesforne mieści dzieci.